to Piotr Piger, reprezentant, wielokrotny reprezentant Polski, zwycięzca wczoraj finału miecza, turnieju miecza długiego, od 2 lat dzierżący palmę mistrza na naszym turnieju, w obu turniejach bojowych. Zobaczymy, czy uda mu się po raz trzeci obronić ten tytuł. Na walkach nie wczoraj oczywiście Piotr zaduma, zawsze poleca się Bogu, a walczyć z nim będzie, uwaga, jedyna kobieta, która walczyła w tym turnieju, kobieta, która wyszła na pierwszym miejscu z grupy, jest w finałach, 17-letnia reprezentantka Polski w pełnokontaktowych walkach rycerskich, należąca do Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego, Laura Piniero Valiente! Wielkie brawa dla Laury! Pokonała wczoraj bodajże 3 czy 4 przeciwników. Dzisiaj z mistrzem Piotrem. Piotr oczywiście ma bardzo trudne zadanie. Nie może Laurę zbyt brutalnie atakować, no ale jeśli przegrałby tą walkę, to rzeczywiście byłoby to dla niego sporą porażką. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa walka. Powinniśmy chyba wszyscy dopingować Laurze w walce z takim wytrawnym zawodnikiem jak Piotr. To naprawdę jeden z najlepszych zawodników na świecie. Koleżanko, może odejdziesz trochę na bok? I ruszyli! Popatrzcie na to, jak ta niewielka dziewczyna nie ma żadnego respektu absolutnie dla Piotra Figera, obskakuje go. Piotr oczywiście nie walczy z taką siłą, z takim atakiem, determinacją, brutalnością, jak robiłby to z męskim przeciwnikiem. To jest jego rycerski honor, ale absolutnie Laury nie lekceważy, co widać, cały czas skupiony, cały czas skoncentrowany. O właśnie, a Laura próbuje wykorzystać dziś moment jego nieuwagi, bardzo ładnie się broni, jest niższa. Taka walka to bardzo duży sposób na trening i złapanie doświadczenia dla Laury przede wszystkim. Tak jest, oczywiście nie ma zbyt wielu kobiet walczących, które najlepsze zawodniczki walczą z mężczyznami po prostu. I w ten sposób trenują, w ten sposób nabierają umiejętności. I przez to, że walczą z nami, no, pokonują inne kobiety z innych krajów Europy i świata i zdobywają złote medale. Również w walkach drużynowych nasza reprezentacja kobiet ma naprawdę, jest prawie niepokonana. Tarcza, wbrew pozorom, to jest tektura. Top, koniec walki, no jednak brawa wielkie dla Laury, no oczywiście w konfrontacji z takim mistrzem, z tak silnym człowiekiem jak Piotr.